Witam Was, kochani, serdecznie. Dziś odpowiem Wam na pytania, które zadawaliście mi w swoich wiadomościach prywatnych, a także na moim blogu pod moim postem. Życie kobiety w arabskim kraju zdecydowanie różni się, wiadomo. Nie jest już to Europa. Jesteśmy inne. Wiadomo, blond włosy, niebieskie oczy, zielone. Ale to już nie chodzi, czy kolor jest taki, czy inny. Lokalny zawsze rozpozna osobę spoza swojego kontynentu, spoza swojego kraju. No i wiadomo, są inne zasady, inna kultura, wiele rzeczy się różni. Aczkolwiek Oman i tak nie jest jakoś specjalnie restrykcyjny, więc nie wpływa to jakoś na moje życie i tego specjalnie nie odczuwam, oprócz oczywiście ludzi, którzy są inaczej ubrani i mają swoje zasady. Tyle. Latam, bo kocham. Jest to obecny moment, część mojego życia. Wypełnia to w 100% moją duszę i całą mnie. Nie traktuję tego jako tylko i wyłącznie pracę, ale przede wszystkim pasję. Jest to mój sposób na życie na obecny moment, będąc tą młodą kobietą. I satysfakcjonuje mnie to w 100%. Jest to po prostu część mojego życia. Część mojego serca. Jakie warunki dają szansę, by przejść rekrutację? No przede wszystkim, jeżeli spełniasz podstawowe wymagania, to już jesteś o krok dalej, bo wiadomo, że nie każdy kandydat, który pojawi się na rekrutacji, będzie je spełniał. Natomiast często jest to loteria. Tak naprawdę nie wiesz, dlaczego przeszłaś, bądź twoja znajoma nie przeszła. Tego się nie dowiesz. Często rekruterzy nie mówią, nie dają odpowiedzi na to, dlaczego po prostu cię odrzucili. Jest to loteria, ale wiadomo, że podstawowe wymagania należy spełniać. Twoja mowa ciała, wszystko to, co ciebie wyraża, jest bardzo istotne. Tak, opuściłam kraj od razu po liceum, także nie było to łatwe. Było to pewnym wyzwaniem, wiadomo, żeby nauczyć się odpowiedzialności w 100% za swoje czyny, za swój budżet. Było to całkowicie inne i coś takiego, co wzmocniło mnie psychicznie, ale też bywały momenty, gdzie było ciężej. Ale generalnie przetrwałam, także każdy może. Związek na odległość to burzliwy temat z reguły, prawda? Ale jeżeli nie chcesz, wiadomo, fizycznie jestem sama. Samotność towarzyszy mi w wielu kwestiach, także jakby to powiedzieć, dajemy radę, jesteśmy ze sobą, nie jest to czymś na siłę, a jedynie spontanicznością, trzymamy się w tej relacji. Trwa to ponad 2,5 roku, także naprawdę da się do tego przyzwyczaić, jak się widujemy, kiedy pozwoli na to sytuacja, tak? Nie wiem, raz na miesiąc, raz na dwa, raz na trzy. Życie! To jest na pewno dobra zagadka, kim byłabym na obecny moment, gdyby nie latanie. Interesuje mnie wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Kwestie medyczne, kwestie artystyczne. Na pewno bardzo możliwe, że byłabym na studiach aktorskich. Albo poszłabym na położnictwo, bo takie były moje plany. I bardzo możliwe, że może kiedyś je zrealizuję. Fakt, takie najbardziej ukochane miejsce, jakie dotąd udało mi się zobaczyć, chociaż poznaję wciąż nowe. Takie najbardziej ukochane to na pewno Rzym, bo tam wszystko się zaczęło, spełnianie marzeń w związku z lotnictwem. Mam naprawdę piękne wspomnienia stamtąd. Ale tak poza tym, ojej, ciężko tak wybrać. Naprawdę podobało mi się wiele, wiele rzeczy. Wiele, wiele miejsc podbiło jakoś moją duszę, czy też serce.
Malta, Tunezja, Cypr, Dubaj w jakiś sposób, chociaż jest naprawdę sztuczny. No ale jest naprawdę fajna atmosfera tam, także lubię. Oman! Oman, mój nowy dom, to także naprawdę piękne, piękne miejsce i zielone jak na swój sposób i na swój klimat, na swoje położenie geograficzne. Także te miejsca są dla mnie jakieś tam jakoś bliższe. Jak radzimy sobie z promieniowaniem? No nie ma na to raczej rady. Nie ma takiej opcji, żeby uniknąć promieniowania. Spędzamy po prostu daną ilość godzin w powietrzu jako personel i jesteśmy narażeni tak czy siak. Są według procedur zewnętrznych, do których każda linia musi się dostosować, jest dany limit, ile możemy spędzić godzin w powietrzu i to jest jakieś ograniczenie, ale no zawsze jesteśmy na to narażeni bardziej jak pasażerowie. Najtrudniejszym momentem dla personelu jest zdecydowanie utrata człowieka na pokładzie. No, my nie boimy się o swoje życie, nie myślimy, nie gdybamy, czy spadnie samolot, czy nie wiadomo, co się za chwilę wydarzy. Najgorszą sytuacją dla nas, moją, że tak powiem, klęską byłaby strata pasażera, bezradność, bo nie zawsze, umówmy się, da się pomóc człowiekowi w jakimś przypadku. Są zawały, są krwotoki, ludzie mają różne choroby i dotykają je zarówno na ziemi, tak samo na pokładzie. No i to jest największa klęska, jeżeli nie jesteśmy w stanie człowiekowi pomóc. Także to jest najgorszy moment. Drugi moment dla załogi to jest oczywiście spędzanie świąt poza domem. Jak już wielokrotnie Wam wspominałam, nie jest to przyjemne, no bo jesteśmy oddaleni od bliskich i tak to wygląda. Wzrost jest dość kluczowym elementem, to fakt, przy rekrutacji. No ale to wszystko w zależności od linii, tak? Jedna wymaga 165 cm, druga weźmie cię w momencie, kiedy przekraczasz 160. Nie ma na to reguły, oczywiście są też małe samoloty, na które też jest wymagany minimalny wzrost, ale przeważnie wzrost jest kluczowy, jest sprawdzany na rekrutacji i pomiędzy, no, żeby określić, to jest 160 w górę. Jak wygląda szkolenie? Składa się z wielu procedur, które musimy nabyć. Nabywamy je przez 2 miesiące bądź miesiąc. No to wszystko zależy od rozkładu linii lotniczej. Nabywamy tam umiejętności, tak jak pierwsza pomoc, co byśmy zrobili w razie ewakuacji. Są to istotne kwestie, które musimy znać do wykonywania tego zawodu. Są one istotne, no bo wiadomo, zawsze wszystko może się zdarzyć, także musimy być na wszystko przygotowani. Czy turbulencje są częste? No oczywiście, mogą się zdarzyć w każdym momencie. Przez zmianę pogody, przez zmianę kierunków wiatru, przez zmianę ciepłych wiatrów, zimnych wiatrów. Może się naprawdę wydarzyć to w najróżniejszym momencie. Jest to często. No są delikatne turbulencje, są trochę mocniejsze, są i najgorsze, ale one raczej nie zdarzają się zbyt często. No ale jest to powszechne zjawisko, które no może zagrozić w trakcie lotu, ale jeżeli osiąga poziom ten najbardziej niebezpieczny. Jednakże no nie ma co się bać, bo jak widzimy, samoloty latają, ja żyję, także wszystko jest pod kontrolą. Co zamierzam robić, gdy skończę latać? No to pytanie pada często. W sumie nie mam gotowego planu na teraz, ale wiadomo, że w głowie kłębią się pewne
pomysły, które myślę, że na pewno zrealizuję w jakiś sposób, o ile nic się nie zmieni. No wiadomo, że życie pisze różne scenariusze, aczkolwiek zaczęłam latać młodo ze względu, żeby mieć jeszcze ten czas jako młoda wciąż osoba na realizowanie chociażby studiów, czy też podjęcie pracy, która będzie mnie także cieszyć i satysfakcjonować kiedyś w przyszłości. No ale na ten moment cieszę się oczywiście lataniem i staram się myśleć może nie dniem powszednim, ale tym, co mam teraz, no i cieszę się.